Siema ziomki i poziomki, witam was bardzo serdecznie. Chciałem was bardzo, bardzo przeprosić. Bardzo długo nie nagrywałem filmiku. Miałem trochę rzeczy na głowie, dziecko mi się urodziło, już ma teraz 4 miesiące, także nie było czasu, a więc postanowiłem nagrać filmik, który mnie dręczy już od jakiegoś czasu. Widziałem na YouTube bardzo dużo filmików, jak ktoś zrobił powerbanka z baterii 9-woltowej. I pokazuje, jak to ładuje. Pokazuje, że telefon się ładuje, ale czy on na pewno się naładuje? Chodzi na ładowanie od 0 do 100%. Czy to jest prawda? Ja nie wiem, no nigdy w życiu takiego czegoś nie robiłem. Podłączałem takie rzeczy i wiem, że pokazuje telefon, że się ładuje, ale czy się naładuje? Chciałbym teraz dziś nagrać taki filmik. Nie wiem. Zobaczymy. A więc, co trzeba zrobić, żeby zrobić taki powerbank z baterii 9-woltowej? Kupiłem baterię 9-woltową. Wybrałem najlepszą, jaką możliwa. Zapłaciłem za nią 10 zł. Nie kupowałem żadnych baterii za 5 zł. Mamy tu Panasonica alkaliczną baterię 9-woltową. Otwórzmy sobie ją. Okay. Baterię 9-woltową. Mamy zapalniczkę samochodową 1 ampera na wyjściu. Mamy też, przypomnijcie mi w komentarzach, jak to się nazywa, bo ja zapomniałem, ale to się podłącza do baterii i tutaj mamy na czerwonych plus, tu mamy na czarnym minus. Potrzebujemy też kabelek do telefonu i mamy telefon. Telefon jest rozładowany całkowicie. Ma chyba 0%. No nawet się nie chce włączyć. Także to będzie chyba najlepszy eksperyment, żeby sprawdzić. Będę go ładował na wyłączonym telefonie. A więc co trzeba zrobić? W zapalniczce samochodowej trzeba podłączyć plus i minus. To jest oczywiście. Ale gdzie jest plus, gdzie jest minus? Słuchajcie. Tutaj, gdzie jest ten cypelek, tu jest plus. A tutaj jest minus. I trzeba to podłączyć, żeby to zadziałało. Ale jak, no, ten kabel tak dotknąć, czy jak? Ja mam taki inny sposób, zaraz wam pokażę. Odkręcamy to. O, tam jest taka sprężynka. I ten dziobek nam wychodzi. Ja go tak nazywam. Teraz wkładamy to tutaj, plusik. Okej, spokojnie. I teraz ten plusik trzeba tutaj przyciągnąć z tej strony, żeby wyszedł. O, i mamy plusik podłączony. A więc skręcamy z powrotem go. O, super. Super, mamy plusik podłączony. Teraz minus. Weźmiemy tak. Na moim kanale widnieje tylko jeden filmik, jak podłączam akumulator żelowy do radia samochodowego. Jest on tylko na tym kanale, bo kiedyś go nagrałem na swoim innym kanale, gdzie mam też streety nagrywane, pokazy uliczne. I tam też mam z rodziną rzeczy, także chciałem osobny kanał stworzyć, żeby nie było tam innych rzeczy, oprócz takich fajnych bajerów. Dobra, mamy plusik podłączony tutaj, tu mamy minusik. Bateria, gdzie ma minus? O, pisze jak byk, zobaczcie. Minus to jest ta szerokie, a plusik to jest te mniejsze. Podłączamy teraz tak. O. I coś chyba nie działa. Witam was po krótkiej przerwie, ale numer nawet nie wiedziałem. Z tej strony jak podłączymy minus, to nic się nie dzieje. A z tej strony jak podłączymy plus, minus dopiero świeci, zobaczcie. Czyli zrobili podłączenie minusa tylko z tej strony. Myślałem, że będzie z obydwóch, no ale dobra. Ważne, że
i wklikamy tutaj i skręcamy. O, zobaczcie, i pali. Wszystko elegancko. Czyli tak, bierzemy teraz nasz kabelek, wsadzamy tutaj i teraz po podłączeniu telefonu telefon powinien się ładować. Ja tylko je sprawdzałem, ale nigdy nie ładowałem do końca. Nawet nie patrzałem, po prostu podłączyłem, żeby zobaczyć, czy to działa. No, działać działa, inaczej filmiku by nie nakręcił. I teraz patrzymy. O, jest. Telefon się ładuje. Jest całkowicie rozładowany. Nie pokazuje nawet procenta. O. Będą takie procenty w kółeczku, jak się ładuje, więc musimy trochę poczekać. No dobra. I na tym filmiku, przeważnie na YouTube, wszystko się kończy. Mówią, dajcie subskrypcję, postawcie łapkę w górę, jeżeli się filmik podobał, ale ja na tym nie chcę zakończyć. To jest test, to jest też taka, co mnie zawsze gryzło. Chciałbym zrobić taką statystykę. Jeżeli twierdzisz, że taki powerbank naładuje baterię w twoim telefonie, bo słyszałem, że na YouTube ktoś mówił, że taką baterią można naładować 3-4 razy telefon. No nie wiem, nikt nigdy tego nie sprawdził, tylko oni też słyszeli i tak powiedzieli. I po podłączeniu pokazywali, że się ładuje, zakończyli filmik. Nikt nie pokazał, czy naładuje to. Chodzi o naładowanie, nie doładowanie. Naładowanie od 0 do 100%. Jeżeli twierdzisz, że taki sposób naładuje twój telefon, postaw łapkę w górę. A jeżeli twierdzisz, że takim sposobem nie naładujesz telefon, czyli do 100%, postaw łapkę w dół. Ja, wiecie co, osobiście, no nie wiem, no nigdy tego nie robiłem, robię to pierwszy raz. Ja myślę, że to nie naładuje telefonu. Nie wiem, po prostu mam. Jakoś tak dziwnie to wszystko wygląda, że 9 V idzie tu, przekłada się na 5 i o mocy 1 A ładuje nam telefon. No nie wiem, no. Osobiście twierdzę, że nie naładuję takim sposobem telefonu na full i takim sposobem będę musiał sobie postawić łapkę w dół pod swoim filmikiem, jeżeli zobaczysz, że pod spodem jest pierwsza łapka w dół, to jest moja. No dobra, no w taki sposób zrobię. Nie wiem, ile to czasu zajmie. Za chwilę zobaczę, która jest godzina. Wezmę kartkę i napiszę wam wszystko, co trzeba. Czyli jaką ma pojemność bateria w moim telefonie. W tym chyba nie wiemy pojemności baterii. No nie wiem, jaką ma pojemność. Ok. I zapiszemy godzinę. I zobaczymy, ile czasu to zajęło. Także na razie się z wami żegnam i wracam. Witam was serdecznie po krótkiej chwilce. Wziąłem długopis, znaczy mazak i kartkę, żeby to wszystko było jasne. Jest godzina 10:44. 4 minuty mi zajęło, żeby tam złapać jakąś kartkę i mazak. Napisałem pojemność naszej baterii. Zobaczcie. Pojemność baterii 2600 mAh. To jest ponad 2,5 Ah. Bateria, no, czyli nie jest to bateria super ekstra wypasiona. Zapewne w waszych telefonach jest większa, albo nawet i o 2 razy większa. O godzinie 10:40, żebym podłączył tego całego powerbanka, mamy 0%. Bateria w ogóle nie była naładowana. A teraz zobaczmy. Minęło minut 5. Nasz telefonik pokazuje 1%. No, czyli 1% jest po 5 minutach. No, na razie jest spoko, ale czy to naładuje? Chciałbym, bardzo, bardzo was proszę, byście postawili tą łapkę. Jeżeli twierdzisz, że naładuje, łapkę w górę teraz, nie czekali do końca filmiku. To będą nasze takie statystyki w czarno. Postawcie łapkę. Jeżeli twierdzicie, że naładuje, do góry łapka. Jeżeli
stwierdzicie, że nie naładuje, łapkę w dół. Chciałbym zobaczyć, ile osób tak twierdzi. Mam nadzieję, że te wszystkie wątpliwości dzisiaj się rozwieją. Zobaczymy. A więc na razie się z Wami żegnam. Za jakiś czas będę obserwował, jak to jest naładowane i pisał godziny. Oczywiście będę nagrywał filmiki. Kilka tych filmików nagram. Zacząłem bardzo wcześnie to dzisiaj nagrywać, bo nie wiem, jak długo będzie ładowało się to wszystko. Także do zobaczenia. Jestem bardzo, bardzo ciekawy, czy to naładuje cholerny mój telefon, ten Huawei, jak to mówią. Siemano, siemano ludziska, witam Was znowu po przerwie. Minęła, patrzcie, dokładnie godzinka minęła, odkąd nasz powerbank ładuje telefon. Napisałem już na karteczce nawet, 11:40, zobaczymy, ile ma procent, aż jestem ciekawy. O, 8%, patrzcie. 8% pokazuje, możemy śmiało zapisać godzinę czasu, 8%. Powiem Wam ostatnio, że na tej ładowarce samochodowej podłączyłem telefon, swój też Huawei. Przejechałem 40 km samochodem i w ciągu chyba 40 minut jakoś miała bateria 12%, po jakoś 40 minutach miała 24%. Czyli jak na ten powerbank, jak na razie wynik jest dobry. Mimo że bateria była całkowicie rozładowana, teraz ma 8%. No zobaczymy. Jak na razie nasz powerbank sprawuje się świetnie. Zobaczymy efekty dalszej naszej pracy. Ja bym chciał bardzo, że jeżeli Wam się ten filmik będzie podobał cały, żebyście nie dawali łapki w górę, bo te statystyki będą pomylone. Łapka w górę jest tylko, jeżeli ktoś z Was twierdzi, że ten powerbank naładuje telefon. Jeżeli ktoś twierdzi, że nie ładuje, wali łapkę w dół. Pamiętajcie, zróbcie to teraz. Nie czekajcie do końca filmiku. To musi być w ciemno. Jak myślicie? Jak każdy z Was myśli? Czy to naładuje, czy nie? Jeżeli twierdzisz, że naładuje, no wal łapkę w górę. No. Jeżeli Ci się będzie filmik podobał, napisz w komentarzu. Jest spoko. Nie sądziłem, że są takie powerbanki własnej roboty. Może ktoś z Was robił takie powerbanki, może nie. Dobra, ja się na razie z Wami żegnam. Będziemy dalej obserwować te swoje nasze rzeczy, ten powerbank. Zobaczymy, jak to naładuje. No, ja w swoim powerbanku mam baterię 5000 mAh. I ten powerbank mojego telefonu naładuje półtora raza. To ta bateria, nie wiem, ile musi mieć pojemności, żeby 4 razy naładowała, jak ktoś mówi, jego telefon. Ktoś tak twierdził, nie? Że do 3-4 razy na takiej baterii można naładować telefon, no to ta bateria musi mieć sporą pojemność. Nie? Jeżeli taki powerbank naładuje mi 1,5 raza. Może już ten mój powerbank jest trochę zużyty? Nie wiem. Ja się na razie z Wami żegnam. Będziemy obserwować, będziemy dalej nagrywać. Tak mnie bardzo ciekawi, jak to wszystko, czy to naładuje? Myślę, że nie naładuje, że doładuje do iluś procent i nagle się zatrzyma, że ta bateria już nie będzie dawała rady, nie wiem. Albo może naładuje 100% i będę musiał dalej nagrywać, ile razy to naładuje. Także na razie się z Wami żegnam. Na razka, ziomki, poziomki. Witam ziomki i poziomki. Z tej strony znowu Sawek, witamy się ponownie. Powiem Wam, że jestem na maksa wściekły. Jest masakra. Mamy godzinę 13:09, piszemy. Procent mamy.
Nie wiem. Poszedłem sobie na miasto załatwić sprawy. Przychodzę, patrzę. Wszystko jest podłączone. Patrzcie. Dioda dalej świeci. Si? Telefon się nie ładuje. Nie wiem, czy ta bateria już straciła moc, czy co się dzieje. Podłączmy nasz telefon do ładowarki sieciowej. Ładuje się. Procent. Ktoś mi to potrafi wytłumaczyć? Nic nie rozumiem. Wychodzi na to, że nasz powerbank ładował telefon do kilku procent, aż się wyczerpała bateria. 9-woltowa i telefon ładował chyba baterię. Na to wychodzi. To jest normalnie zabawne. Mówię wam, nic z tego nie rozumiem. Mam tu miernik. Mam tu miernik. Będziemy mierzyli. Zobaczcie, to jest mój miernik. A to jeśli ktoś ma miernik i też mu pękły takie do mierzenia, to wie, o czym mówię. Ja to zrobiłem sobie śrubki. Patrzcie na to. O. Bateria daje nam teraz 2,32 V. Jak jest podłączona. Odłączmy teraz baterię. V, czyli 2 V spadło z 9 do 7 i telefon przestał się ładować. Co mam wam więcej powiedzieć? This is fake. Wychodzi na to, że bateria 9-woltowa nie naładuje nam telefonu. Nawet go, kurde, nie podładuje. Bo jak to można nazywać podładowaniem, jeżeli doszło do, przypuśćmy, 10%, bo nie wiem, kiedy się przestało ładować, i spadło do 3. Wychodzi na to, że telefon zaczął ładować baterię, która już nie mogła za bardzo wyciągnąć. Nie wiem, na to wychodzi. Robiliście kiedyś taki eksperyment, bo ja jestem w szoku. Mam tu też inną baterię, która już zużyta jest, bo do różnych rzeczy ją brałem. Zobaczymy, ile ona daje volt. Osiem 70. No podłączmy ją, zobaczymy, co się stanie. O. Volty, przepraszam. 3%. Nie wiem, co wam, ludziska, wam powiedzieć. Ale odtąd jest wielki znak zapytania, co się działo do tej godziny, bo mnie nie było w domu. Zapalniczka samochodowa może być podłączona nawet do 18 V. Nie, przepraszam, do 24 V. To czyli jakbyśmy baterię, jak mamy tu minus, tu minus, tu plus, połączyli tak,
to teraz 9 dodać 9, tu będzie minus, tu plus, daje nam 18 V. Spróbujemy. No jest 15 V. Baterie są zużyte trochę. Ale teraz jakby podłączyć te dwie baterie do telefonu, to może by ładowało. Ale jeżeli jedna bateria naładuje nam do 10 V i to jeszcze nie byle jaka bateria, bo kupimy za 10 zł, tą za 5, nie? To nie wiem ile baterii potrzeba, żeby naładować ten telefon. Wychodzi na to, że to jest pieprzony fake. Nagrywają filmiki, że super powerbank na baterię 9 V, która nic nie daje. Napiszcie w komentarzach, co myślicie o tym wszystkim. O, bateria odzyskała trochę mocy. A zaraz pewnie zgaśnie. O, już zgasła. Napiszcie w komentarzach, co o tym myślicie. A ja nie wiem, ja chyba pójdę do tych youtuberów, co podłączali tak baterie i napiszę, że to jest fake. Bo to nawet nie jest podładowanie telefonu. Jak można podładować telefon do 10% z zera? I nagle spada do 3, nie? Bateria ładuje telefon i za chwilę telefon ładuje baterię, wychodzi na to. Albo wszystko zapalniczka, gdy zabiera samochodowa. Nie wiem. Jeżeli ktoś się bardziej zna lepiej niż ja nad tym, ale mogę śmiało powiedzieć, że bateria 9-woltowa nie naładuje twojego telefona w 100%. Nie naładuje go nawet do połowy, bo myślałem, że wrócę z miasta i będzie z 30%. Także ja się z wami żegnam. Pozdrawiam was serdecznie. Albo nie, jeszcze coś wam powiem. Niedługo będę nagrywał jeszcze jeden filmik, może będzie ciekawszy od tego. Do zwykłego radia starego, gdzie macie na kasety, jest jeszcze, kasety ci nie działa. Jest w tym radiu, działa tylko radio. Ostatnio do mnie ktoś się spytał, czy da radę do niego podłączyć tak, żeby otwarzał muzykę z telefonu w radiu. Ja powiedziałem, oczywiście, że da radę. W tych czasach można wszystko zrobić. Można zrobić też tak, że stare radio, które ma tylko radio, będzie mogło odtwarzać twoją muzykę z telefonu przez Bluetooth, z kartu SD, z pendrive'u z muzyką. Brzmi to śmiesznie, ale tak można zrobić. I w następnym odcinku, nie wiem kiedy nagram, ale na pewno zobaczycie, jakim sposobem można w starym gracie, który działa w nim tylko radio, słuchać muzyki z pendrive'u z kart SD z AUX-a. Dobra, ja się z wami żegnam. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Do widzenia. Sławek. Zapomniałem wam czegoś dodać. To, co wszystko tu widzieliście, jest niesfałszowane. Nic nie próbowałem ukryć. Możecie sami spróbować tak zrobić, jak ja w tej chwili. Czyli podłączyć baterię do zapalniczki i próbować naładować telefon i zobaczycie, że tak się nie da. Ja tu nie oszukuję nic. Możecie śmiało sprawdzić sami. Kupić baterię pod zapalniczkę i tak jak ja pokazywałem, to wszystko podłączyć i zobaczycie, że jednak nie naładuje naszego telefonu.